No tata do mnie zadzwonił, bo wracaliśmy akurat z obiadu. No. Nie wiem, co powiedzieć. Zadaj pytanie raz jeszcze, jak mam to skomentować, tak? Że dostałem Fryderyka. Wiesz co, no na pewno jest to miłe, że w jakiś sposób człowiek zostaje doceniony. Natomiast tym bardziej jest to miłe, że tak naprawdę większość ludzi, którzy nie wiem, są tam zatrudnieni w akademii, to są ludzie, którzy mnie nigdy w życiu na oczy nie widzieli. Tym bardziej jest to miłe z tego powodu, że nie mieszkam w Warszawie, bardzo rzadko bywam w Warszawie i nie jestem jakoś tam specjalnie branżowy. Natomiast z drugiej strony, wiesz, skłamałbym, gdybym powiedział, że robię to, co robię po to, żeby dostawać nagrody. Więc wiesz, nie myślałem o tym, żeby pojechać do Warszawy. No bo siedzimy, nagrywamy i wczoraj też mieliście okazję zobaczyć, że wieczorem też pracowaliśmy po prostu, nie? Więc w porządku, no. To jest miłe bardzo i tak dalej i staram się to traktować na takiej zasadzie, że w tym momencie oczekiwania a propos mojej osoby są jeszcze większe. Wiesz, i tak długo jak będę o tym myślał w taki sposób, to myślę, że nic złego się nie stanie. No.